Dzisiaj mamy fantastyczne słońce. Przyjechaliśmy na małą wycieczkę, ale też na sesję. Polatamy trochę. Jest ciepło, początek września, kapitalne światło, trochę chmurek. Powinny dzisiaj wyjść nam kapitalne, wspaniałe ujęcia. A już widzę, że będzie na pewno dobrze. Ale wrzesień jest niesamowity, bo jest jeszcze dużo ciepłych dni i słonecznych. Jest już trochę chmur, taki okres przejściowy pomiędzy latem i jesienią, ale też jest mniej ludzi. Przedwczoraj byliśmy tutaj też. A nie wszystko nam się nagrało tak dobrze, jakby się chciało, ale też jest dużo dobrych ujęć. Tu jest przepiękna, klasyczna droga, Filar Wyklętych. Ta dziewczyna właśnie pokonała chyba Crux. Może tam jeszcze jest trudno. Gdzie jest tamten okap drugi? Ogień. I dzisiaj nie ma par młodych. Tam chyba coś bieli się wyżej, ale tylko jedna. Przedwczoraj, jak tutaj wychodziliśmy, to było 5 par młodych. Na razie widzę jedną, więc mamy duży progres. Dwie, tak? No to i tak. Jest lepiej niż było. Choć może pójdziemy troszeczkę tutaj w prawo i dopiero. Rewelacyjna jest pogoda i super warunki. Te chmurki i niskie słońce. No czad absolutny. Nawet tak bardzo nie wieje. Obawiałem się, że będziemy mocno wiało. Że będziemy mieli ciężko z lotami. Ale wygląda na to, że jest w porządku. Jesteśmy w ślubnym atelier. Piąta para. No i pięknie polataliśmy. Dzisiaj było trochę więcej ludzi niż w czwartek. Jednak w tygodniu na tej miejscówce jest lepiej, mam wrażenie. Natomiast cieszę się z paru ujęć, dosłownie nie za dużo. Jak mijałem parę młodą w pewnym momencie, to aż sam się bałem, gdzie oni weszli, bo miałem lęk wysokości za nich, w ich imieniu. Też fajny nalot taki. Podniosłem się może na jakiś, może wysokość 100 metrów nad naszym punktem i stamtąd robiłem taki dive, taki nalot. Bardzo fajnie to poszło, z tego jestem mega zadowolony. Ogólnie sesja niezła, aczkolwiek chyba wolę w tygodniu tutaj latać, bo jest po prostu mniej osób. Już za tydzień będziemy tutaj mieli warsztaty plenerowe i wymyślę bardzo fajne rzeczy. Mam już
kilka propozycji na atrakcje i chcę zrobić właśnie we wrześniu dwa takie wydarzenia. 9-10, a później 23-24 września. Sobota, niedziela, taką dwudniówkę, jeżeli chodzi o warsztat, plenerówkę. Oglądamy na Mavica 2. No piękne wrażenia z lotu, naprawdę fajnie się latało, oprócz tego, że jest wiatr, ale kurczę, przyjechaliśmy na godzinę przed zachodem słońca, już jest bardzo nisko słońce. Trzeba być wcześniej, jeszcze wcześniej, bo byliśmy o 18.15, trzeba być tutaj gdzieś około 17.30, 17.45 o tej porze, czyli 1 czy 2 września, tak jak dzisiaj jesteśmy. No. Bardzo często tutaj na tej miejscówce latałem z Patrykiem, ale Patryk dopiero za miesiąc wróci do Polski, bo pojechał na 3 miesiące do Grecji. No i tak wychodzi, że kurczę, nie ma z kim latać, nie? Na szczęście Iwonka mi trochę pomaga. Natomiast za tydzień już chłopaki przyjadą, będzie się dużo działo. Nie wiem, czy tu przyjedziemy, bo byłyby pewnie spektakularne utonięcia dronów, natomiast za tydzień będzie się na pewno dużo więcej działo. No. Dzisiaj dowiedziałem się też, że 12 wchodzi 6 września, czyli kamera GoPro nowa i chyba będzie nowy Max. A to jest ciekawa informacja i ta wiadomość jest mega, że może być nowa kamera 360 od GoPro. To byłoby coś fantastycznego. Już chyba 3 lata od czasu ostatniej kamery. No. Thank you.